Dobra, bo tutaj widzę, że jakieś są dyskusje niepotrzebne, czy to się spali, czy nie. Mamy naładowaną jedną baterię. Tutaj. Tutaj mamy drugą rozładowaną. To jest ta bateria podpięta do ładowarek z tego względu, żeby odczyt był z dwóch miejsc, żeby było widać, jak się zmienia napięcie i co się dzieje. Płytka równoległa chińska. Zaklejone 6-5S, bo nie korzystam, a zdarzyło mi się ją spalić ze względu na złe podłączenie. Mamy podłączoną, bierzemy, podpinamy drugą. Co się dzieje? Napięcie na naładowanej 4,04, na rozładowanej 3,9. Nic się nie dzieje, nic się nie pali, tylko baterie dostają po dupie. Minęło, nie wiem, 10 sekund, mamy 0,06 różnicy na tych bateriach. Płytka nawet nie jest ciepła. Kable nawet nie są ciepłe. Wielkie rzeczy. Potrzymamy jeszcze. Akurat mi się rozładują, zbalansują się trochę, więc baterie są dosłownie po kilku cyklach. Te testowane, nie wiem, może miały z 6-7 cykli ładowania wcześniej. Jak widać, nic się nie pali. Nic nie ma, wybuchu nie było. Nie było 0,2 różnicy. Zaraz podłączymy balansery. Tutaj może się więcej dziać, bo te prądy będą inne. Natomiast nie przypuszczam, żeby coś się miało spalić. Tylko nie będziemy mieli jak zmierzyć tego napięcia ogólnie. Więc nie będzie już tak ciekawie. Teraz chwilę, żeby pokazać, jak to, ile to trwało. Kilkadziesiąt sekund. Jesteśmy bardzo blisko z bateriami. Wyrównały się napięcia. Tak jak mówię, baterie tylko mogły dostać po dupie. Co nie jest zdrowe dla nich, ale płytka przetrwała. Nic się z nią nie stało. Nie zakopciła nic. Ten możemy zobaczyć, czy się nagrzała. Tutaj mam alkohol izopropylowy. Zobaczymy, czy pomiędzy tymi złączami gdzieś tam odparowuje, nic za bardzo nie odparowuje, więc nawet jakoś się mocno nie zagrzała. Cały czas alkohol jest, więc nie osiągnęła temperatury, która by powodowała natychmiastowe odparowanie alkoholu. No sorry, wybuchów nie ma, fajerwerek nie ma. Napięcia są już bardzo blisko. Wiem, że niektórzy będą zawiedzeni. Zaraz powiedzą, będą głosy, że bo to tylko baterie 1500 mAh, 4S, na 6S to by było na pewno wybuchy. Inne właściwości, inne baterie. By była dokładnie taka sama sytuacja. Tam by było troszkę większa różnica napięć, bo tu mamy 14,8 i z drugiej strony mamy 16,8. Mniejsza o to. By była troszkę większa różnica, ale zachowanie by było takie samo. Płytka też by się nic z nią nie stało. Nic by się nie przepaliło. Nic by nie było. Teraz dla ciekawości możemy zobaczyć, że będą po odpięciu te różnice wzrosną trochę. Czyli jedna dostanie trochę większa będzie, na drugiej spadnie. Jak widzimy, na jednej maleje, bo te prądy już wyrównujące były tak małe, że po prostu by potrzebowała więcej czasu na zbalansowanie się i wyrównanie z jednej i z drugiej strony. Odpinamy. Odpinamy, jeszcze włączę ładowarkę, żeby pokazać kolejne dwie baterie, które będziemy testować. Ta jest rozładowana, widać, że trochę niżej niż 0,7, 4,2. Nawet widać, że jedna cela jest trochę niżej, mocno rozładowane baterie. Także odłączamy.
płytkę na środek. Tutaj to była ta naładowana bodajże. Nie, ta jest rozładowana. Podłączamy balancer. Podłączona ta płytka. Druga bateria, którą mam naładowana. No i teraz będą fajerwerki. Sorry, brak fajerwerków. Nic się nie pali, nic się nie dymi, nic się nie kopci. Wiem, że dla niektórych to będzie wielki zawód. Jeszcze możemy zobaczyć, jak ta rozładowana bateria zmienia jej się napięcie. 14,3 wskoczyło na nierozładowanej 16,1. Nic się nie pali. Zaraz rozkręcę płytkę tą balansującą, kable. Powiedziałbym, że są chłodne. Koło może 29-32 stopni, bo na pewno nie są cieplejsze niż temperatura ciała. Co ciekawe, zaklejona płytka, jak rozkręcę, zobaczycie, ona była przeze mnie naprawiana, ale w miejscu innym niż linia, którą testowaliśmy. 15,4, 16. Nie spalę chałupy, wiem co robię. Dobra, biorę, idę po skrętę. Nadal się nic nie zmieniło, temperatura nie wzrosła. 15,4 na rozładowanej, 15,8. Widzimy, że cały czas proces balansowania po samym balancerze. No, wiem, zaraz będą, że czemu nie podłączyłem obok, bliżej, żeby te rezystancje były mniejsze. Tak jak mówię, wielkiej różnicy by to nie zrobiło. Podłączyłem tak, bo tak mi było wygodniej. Także jak ktoś nie wie, o czym mówi, lepiej, żeby się nie wypowiadał w pewnych tematach. Płytki się nie palą same z siebie. A szkoda, bo fajny sport, a naprawdę wiele jest osób, które nie mają za bardzo pojęcia, z czym to się wiąże, jak działa i płynie prąd, skąd wynika. Jak będziecie chcieli, to może coś nagramy, wytłumaczymy, powiemy, dlaczego przesunięcie o jeden pin w balancerze nic nie zrobi, a tak dalej. A tak w ogóle, zaraz przyniosę drugą, jeszcze trzecią płytkę chińską i pokażę Wam, że przesunięcie o jeden pin nic złego bateriom nie robi. Kolejna chińska płytka, bez zaklejonych już, weźmiemy baterię z poprzedniego testu, to są te, które są nierówne, wpinam jedną w 4S, wpinam drugą pomyłkowo w 6S, o Boże, nic się nie kopci, nic nie pali się. Przesunę jeszcze o jeden pin, bo powiecie, o, za małe napięcie. Proszę bardzo, jeden pin dalej. Nadal nic się nie dzieje, nic nie wybuchło. Nie ma wspólnej masy. I de facto my w tym połączeniu robimy baterię. 1P, 1P, 2P, 2P, 1P, 1P. Tak jakbyśmy łączyli równolegle baterie. Nie będę podpinał kabla, bo byśmy widzieli wtedy fajerwerki. Dobra, jak widzimy, nic się nie pali, 15,4, 15,6, proces balansowania trwa, odpinamy, mierzymy, ile rzeczywiście jest teraz na tych rozładowanych, na rozładowanej.
jak widać, mniej skuteczne. Mogły się trochę rozbalansować z jakiegoś względu. Widać, że pierwsza i ostatnia cela są mniej zbalansowane, natomiast nic się złego nie stało. Rozkręcamy płytę. Podłączone było z tej strony, to są te ścieżki. Wszystko jest w całości. Tutaj była naprawiana po przesunięciu o jeden pin przeze mnie. Wiem, że dobrze naprawiłem, więc się nie boję o trwałość. Było podłączone do tego złącza i do tego złącza. Jak widać, ścieżki całe. Mogę przepikać multimetr, że się nic nie wyrwie. Multimetr. Jedziemy po kolei. Tu była podłączona i tu pika, pika, pika. Przepraszam, do tego jeszcze raz. Pika, 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 pika. Nic się nie popaliło. Wszystko jest w porządku z płytką, wszystko jest w porządku z bateriami. Może się trochę rozbalansowały, ale to już chyba temat dlaczego na inny film. Może kiedyś zrobimy, jak będzie pozytywny odzew albo będziecie chcieli się dowiedzieć coś. To tyle ode mnie, trzymajcie się.